Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w scenografii do naszego programu występuje grill. Zatem będziemy mówić o przewodzie pokarmowym, ale nie tylko. Będziemy mówić o gastropatii nadżerkowej, tak się fachowo nazywa ta jednostka chorobowa, ale w popularnym języku jest to zatrucie pokarmowe. Nie jest to do końca nazwa prawidłowa, dlatego że uszkodzić żołądek mogą nie tylko pokarmy, ale też inne substancje, ale o tym zaraz Państwu powiem. Czynniki, które mogą uszkodzić naszą błonę śluzową żołądka, to przede wszystkim żywność nieświeża, która przeterminowana jest, ma w sobie mikroorganizmy i one mogą rzeczywiście wywołać takie uszkodzenie, ale także napoje, zwłaszcza napoje alkoholowe. One również bardzo często uszkadzają błonę śluzową żołądka. Czasami są to czynniki pozapokarmowe, czyli na przykład leki. Takim typowym lekiem, który uszkadza błonę śluzową żołądka, są leki niesteroidowe przeciwzapalne, czyli te przeciwbólowe, które często wykorzystuje się właśnie do leczenia chorób reumatycznych. Mogą być to również czynniki stresogenne. Stres to również czynnik, który może wywołać uszkodzenie, a nawet wrzoda żołądka w przypadku jakichś na przykład chorób czy też silnych sytuacji stresowych. Uszkodzenie błony śluzowej żołądka wywołuje bardzo charakterystyczne objawy. To jest wszystkim ból, typowo skurczowy ból w nadbrzuszu, ale mogą być także wymioty, biegunki. Jeżeli wymioty mają treść przypominającą fusy od kawy, wtedy uwaga. To jest sytuacja, która obliguje nas do pójścia do lekarza, dlatego że fusy od kawy, taki wygląd takich wymiotów, one sugeruje, iż są to wymioty już krwawe. A więc jeżeli takie coś doświadczymy, musimy się udać do lekarza bezwzględnie. Natomiast jeżeli mamy tylko niewielkie wymioty, bądź tylko nudności, czasami wystarczy zastosować dietę. Dieta, która powinna być tak zwaną dietą nic, czyli nie powinno się w ogóle nic jeść, ale za to się intensywnie nawadniać, bo jak wymiotujemy, bądź mamy biegunkę, no to tracimy płyny. A jak tracimy płyny, staje się niebezpiecznie, zwłaszcza dotyczy to osób starszych, chorych na serce. Należy się nawadniać. Nawadniać można się różnymi czynnikami, typową wodą, ale lepiej się nawadniać ziołami, naparami ziołowymi, dlatego iż napary ziołowe, poza tym, że dostarczają nam płynów, mają również własności terapeutyczne. I najczęściej stosujemy w takich sytuacjach napary z ziół o działaniu przeciwzapalnym, powlekającym i przyspieszającym gojenie błony śluzowej. Zioła, które najczęściej używa się do naparów, to takie zioła jak ziele, jak kwiat rumianku, który ma silne działanie przeciwzapalne, podobnie jak korzeń lukrecji. Do tego można takie mieszanki dodać korzeń prawoślazu, czyli działa powlekająco, gojąco, babkę lancetowatą, która jest typowo gojącą substancją, bądź też kwiat nagietka. Taką mieszankę ziołową, którą zresztą Państwo widzicie na ekranie, tą recepturę tej mieszanki, ja często w swojej praktyce stosuję w przypadku, gdy chory trafia z ostrym stanem zapalnym błony śluzowej żołądka, ale też przełyku, bo ją się stosuje również w refluksie żołądkowo-przełykowym. Można oczywiście stosować również zwyczajne nawodnienie, bez żadnych ziół, ale ja wolę stosować mieszanki ziołowe. Jeżeli tym problemom zdrowotnym towarzyszą intensywne biegunki, bądź też intensywne wymioty, wspomniałem już, że należy się nawadniać. Czy zwyczajną wodą? No, czasami potrzebne są specjalne preparaty dostępne w aptece, które zawierają w swoim składzie elektrolity. Proszę pamiętać o tym, aby uzupełniać potas, aby uzupełniać magnez. To takie typowe dwa elektrolity, które trzeba uzupełniać w przypadku, gdy mamy do czynienia z bardzo intensywnymi biegunkami bądź wymiotami. I wtedy może warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda nasza błona śluzowa, popatrzeć na przykład w lustrze, czy język jest wilgotny, czy suchy. Jeżeli jest połyskliwy, pokryty śliną, taką wodnistą, to wtedy jest w porządku. Jeżeli mamy suchy język, suche błony śluzowe, to sugestia, iż jesteśmy niedowodnieni, odwodnieni. Więc wtedy może nawet trzeba zastosować leczenie pod postacią kroplówki, którą oczywiście musi zaordynować lekarz. Jeżeli czynniki dietetyczne spowodują u nas dyskomfort, nie mamy jakichś bardzo silnych objawów niestrawności, tylko lekki dyskomfort, pobolewania,
Wtedy warto odwołać się do innych surowców zielarskich niż te, które łagodzą stan zapalny błony śluzowej. Takich, które trawienie poprawią. Recepturę takiej mieszanki ziołowej w postaci kropli alkoholu Państwo widzicie na swoim ekranie. Tam wchodzi, jak Państwo widzicie, boże drzewko, mniszek, krwawnik, mięta, ostrobec plamisty. To są wszystko surowce, które zwiększają wydzielanie soków żołądkowych, bo one są potrzebne w przypadku, kiedy na przykład spożywamy potrawy z grilla, które nie są łatwostrawne. I taka mieszanka, takie kropelki ziołowe na pewno bardzo dobrze wpłyną na kondycję naszą. Mamy też wtedy możliwość spożywania napojów alkoholowych, na przykład wino. Jedna, dwie, a nawet trzy lampki, zwłaszcza czerwonego wina, nie dość, że dostarczą alkoholu, który poprawia trawienie, to jeszcze dodatkowo dostarczą antyoksydantów, które są potrzebne w przypadku potraw z grilla. Możemy też zastosować bardziej skoncentrowane źródła alkoholu, czyli jakieś mocniejsze trunki. Oczywiście my nie namawiamy do upijania się, ale dla zdrowotności czasami warto. A jak warto, to przy grillu warto szczególnie.